gdziekolwiek będę urodzony, kiedy i gdzie. Obym napotkał zwycięzców, łagodne i groźne bóstwa. Obym był zdolny iść i mówić, gdy tylko zostanę urodzony. Obym osiągnął niezapominający intelekt i obym pamiętał moje przeszłe życie. Nic nie trwa wiecznie. Ani śmierć, ani życie. Jedno ci zaskoczy, a drugie ominie. Więc serdecznych posłańców posyłaj, nie czekając, że wrócą. Więc serdecznych posłańców wysyłaj, nie czekając, że wrócą. Cóż znaczyły dla mnie te słowa poety, mojego przyjaciela? My father, grandfather, often work auntie and lama. And then this triangle, this form of a Mustang. This flower, this medicine making. How many person medicine name? So here. Very old. Przed tą wyprawą, daleko stąd, w Europie, myślałem czasami o śmierci, o reinkarnacji. Teraz, gdy osobiście brałem udział w pogrzebowych ceremoniach lamów i historii naszego tulku, Siang Gompa, wszystko odmieniło się. Odrodzony lama żeńskiego klasztoru, młody chłopak, któremu stare mniszki i nauczyciele innych klasztorów składali hołd. To wszystko przemieniło moje widzenie wschodu. Czy powrócę do domu ten sam? Kailung Lobsang Temba, former chief lama. Kailung Lobsang Temba. President Tulku, now he is at Pokhara. Cure me. I told you, cure me. Yes. President Tulku, now he is at Pokhara. Gdzie wobec tego kończy się człowiek, a zaczyna zewnętrzny świat? Czy ciało i skóra wyznaczają te granice? Coraz więcej w tych ciągłych pytaniach rodzących się we mnie jest jakiejś dziwnej konsekwencji. Szczególnie, gdy uważnie wczytuje się w tybetańską księgę śmierci. Do tej pory pamiętam słowa inwokacji, które tak często towarzyszą mi w tej podróży. Gdziekolwiek będę urodzony, kiedy i gdzie, tego Jana. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Teraz chyba zrozumiałem, co miał na myśli Gustav Jung, mówiąc: Indie na wschodzie, Indie na zachodzie, podążając za podróżą na wschód Hessego. Każda podróż w głąb siebie jest podróżą do Indii. Z głębi pamięci teraz właśnie przyszły do mnie te słowa cygańskiego starca. Żyj, aż się nażyjesz, a śmierć sama przyjdzie.